Nasz happening dzisiejszy jest odpowiedzią na apel zielonogórskiej policji, która apeluje do rowerzystów, aby jeździli m.in. w kamizelkach odblaskowych, która apeluje też, żeby mieli zamontowane cały czas światła w rowerach. Chodzi o to, że wypadki z udziałem rowerzystów, w których niewłaściwe oświetlenie wystąpiło, to jest tylko 0,8%. Główne przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów to jest tak, jak tutaj napisałem. To są zdarzenia boczne z samochodami osobowymi. Chodzi tutaj o wymuszanie pierwszeństwa zarówno przez rowerzystów, jak i przez kierowców. Jest to też nieprawidłowe wyprzedzanie przez kierowców samochodów. Chodzi tutaj o wyprzedzanie w odległości mniejszej niż 1 metr przepisowy, który takie wyprzedzanie powoduje właśnie wypadki. I chodzi też o nieprawidłowe skręcanie w lewo rowerzystów, szczególnie na skrzyżowaniu, co jest trzecią najczęstszą przyczyną wypadku z udziałem rowerzystów. Więc jeżeli policja chce zadbać o bezpieczeństwo rowerzystów, to niech apeluje o zmniejszenie przyczyn, tych trzech głównych przyczyn, tak? Czyli właśnie wymuszanie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieprawidłowe skręcanie w lewo przez rowerzystów. To są przyczyny w większości wypadków. Większość wypadków, tutaj tak jak napisaliśmy, 85% wypadków ma miejsce podczas dnia. 80% wypadków ma miejsce podczas dobrych warunków atmosferycznych. Brak oświetlenia jest przyczyną 0,8% wypadków z udziałem rowerzystów. W 54% wypadków winni są kierowcy samochodów. Pijani rowerzyści biorą udział w 6,8% wypadków, ale są sprawcami tylko 5,3%, czyli co 19 rowerzysta biorący udział w wypadku jest pijany. To też jest taki mit, że większość rowerzystów powodujących wypadki jest pijana. Czy chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby samochody też były wyposażone w podblaskowe kamizelki? No to jest absurd, tak? Tak jak powiedzieliśmy, to nie jest przyczyna wypadku i nie na tym policja powinna się skupiać. My od lat powtarzamy, że nie kaski, nie światła, nie kamizelki odblaskowe. Dodatkowo policja wykazuje się niewiedzą, ponieważ od września zeszłego roku rowerzyści są zwolnieni z obowiązku posiadania zamontowanych światów rowerze podczas dnia. Wyjątkiem tutaj jest zła pogoda, kiedy widoczność spada, wtedy te światła trzeba zamontować. Ale wiemy, że na terenie miasta dalej są wlepiane mandaty rowerzystom, którzy podczas dnia jeżdżą z wymontowanymi światłami. Polecamy jeździć w kasku w lesie, a jeżeli chodzi o miasto, to odradzamy kasku, bo są one wręcz niebezpieczne według badań australijskich i nowozelandzkich. Jazda w kasku powoduje, że kierowcy wyprzedzają właśnie rowerzystę w mniejszej odległości, bo podświadomie widząc ten kask, mają takie błędne wrażenie, że ten rowerzysta w jakiś magiczny sposób jest chroniony. No, jak wiadomo, rowerzysta w starciu z samochodem nie ma żadnych szans. Tutaj też z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że osoby, rowerzyści, którzy trafiają na SOR w Zielonej Górze z obrażeniami głowy, to w ponad 80% przypadków to są obrażenia twarza czaszki, czyli tej części głowy, która przez kask nie jest w żaden sposób chroniona, tak?